W sądzie apelacyjnym w Katowicach miała dziś ruszyć rozprawa odwoławcza w sprawie śmierci 19-letniej Barbary, która latem 2021 roku została przejechana przez kierowcę autobusu w centrum Katowic. O podwyższenie kary dla sprawcy wnioskowali prokuratura i oskarżyciel posiłkowy Paweł Jędrusik. Sąd miał zająć się dzisiaj apelacją w sprawie wyroku dla kierowcy autobusu PKM Katowice, który w lipcu 2021 roku śmiertelnie potrącił 19-letnią Barbarę Esz. Na sali rozpraw zabrakło jednak jednego z mecenasów, który reprezentował oskarżyciela posiłkowego. Domaga się on podwyższenia wyroku dla kierowcy, ale nie doprecyzował, o jaką konkretnie karę wnioskuje. Obecność pełnomocnika dzisiaj dałaby nam jasność w tym zakresie, a taką najlepszą drogą byłoby sporządzenie tej apelacji w sposób jednoznaczny, umożliwiający procedowanie w sposób taki, który nie byłby narażony na zarzut bezwzględnej przyczyny uchylenia orzeczenia. Bo w przypadku, gdyby oskarżyciel domagał się kary dożywotniego pozbawienia wolności, wówczas sprawą musi się zająć pięcioosobowy skład sędziowski. Dziś sędziów było troje. Wyższej kary domaga się również prokuratura. Prokuratura nie zgodziła się z wyrokiem sądu pierwszej instancji, w efekcie czego została wywiedziona apelacja, w której prokuratura kwestionuje ustalenia sądu w zakresie przyjętego przez Sąd Okręgowy w Katowicach zamiaru. Postuluje, iż sprawca popełnił zarzucanemu przestępstwo w zamiarze bezpośrednim, w konsekwencji czego domaga się podwyższenia wymierzonej kary. W pierwszej instancji kierowca autobusu PKM został skazany na łączną karę 16 lat więzienia.